Podcast Geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski, witam Państwa serdecznie. Dziś chciałbym Państwu przedstawić fragment ważnego dzieła, dzieła starożytnego, autorstwa Tukidydesa, greckiego historyka, który, który opisał przebieg wojny peloponeskiej. Tej wojny w V wieku przed naszą erą, która no, po dziś dzień jest przywoływana w różnych aspektach polityki międzynarodowej. I niewątpliwie fragment, który chciałem Państwu dzisiaj przedstawić, a mianowicie dialog melijski, który już kiedyś, bardzo dawno temu, w podcaście geopolitycznym omawiałem, także w jednym ze swoich artykułów naukowych, jest po dziś dzień przywoływany jako, powiedziałbym, taki wzorcowy wręcz przykład dialogu realistów z idealistami. Pewnym pretekstem do nagrania dzisiejszego odcinka podcastu jest z jednej strony to, co się dzieje na, na Ukrainie, cała wojna i te wszystkie wypowiedzi ostatnich dni i tygodni w kontekście tego konfliktu, a z drugiej strony wznowienie, wznowienie właśnie wojny peloponeskiej. Nakładem spółdzielni, nakładem spółdzielni wydawniczej Czytelnik. Pod koniec 2023 roku ukazało się nowe wydanie, także w przekładzie tym znanym już pana Kazimierza Kumanieckiego i nie myślę, że warto przywołać kilka istotnych cytatów i odnieść je do tego co się dzieje na Ukrainie, zastanowić się czy aby na pewno elity ukraińskie czy aby elity establishment tego państwa wyciągnął wnioski, które już w V wieku przed naszą erą Potomnym przekazał wybitny grecki historyk Tukidydes. Nie będę, Szanowni Państwo, w tym momencie wchodził w historię wojny peloponeskiej ani w bardzo duże szczegóły tutaj historyczne, chciałbym się na pewnych mechanizmach skoncentrować. Powiem tylko, że ten fragment, do którego się odniosę dzisiaj, czyli właśnie dialog melijski jest zawarty w księdze piątej. W księdze jest zawarty w księdze piątej, dialog melijski dokładnie obejmuje rozdział 8, 84 do rozdziału 116. To jest zaledwie kilka, kilka stron, a tak jak powiedziałem, po dziś dzień w podręcznikach dotyczących stosunków międzynarodowych, geopolityki, bardzo często możemy na to natrafić. Pewien kontekst historyczny jednak jest ważny, także to jest epizod wojny z roku 416 przed naszą erą, kiedy wzrastające mocarstwo, kiedy Ateny, stojące na czele Związku Ateńskiego, wysyłają flotę do wyspy Melos. Do wyspy Melos, która. Jest formalnie neutralna, ale wiążą je bardzo. Powiedziałbym ścisłe więzy ze Spartą, czyli z lacedemończykami. Melos w, wszak założyli przecież osadnicy spartańscy i jest ona podporządkowana wsparcie przez chociażby płacenie, płacenie daniny. Także wyspa Melos jest takim schronieniem dla floty spartańskiej, floty lacedemońskiej. I tutaj mamy do czynienia z bardzo Ciekawym dialogiem, gdzie Ateńczycy stawiają Melijczykom ultimatum. Albo przystępują do Związku Morskiego, do Ateńskiego Związku Morskiego, albo zostaną zniszczeni, albo będzie po prostu wojna. I to jest, to, to nie jest taka sucha historyczna relacja, ale jest to Pokazanie, zobrazowanie różnego, różnej percepcji stosunków międzynarodowych, sama argumentacja, dobór argumentacji, jest tutaj niezwykle istotna. To, jak argumentują posłowie ateńscy, jak argumentuje starszyzna melijska. I chciałbym, żebyśmy się, szanowni Państwo, przyjrzeli, przyjrzeli tej argumentacji i spróbowali to odnieść do czasów nam współczesnych. Co jest bardzo ciekawe i co na samym pierwszy rzut oka się tutaj uwypukla, to, to fakt, że już na samym wstępie. Posłowie ateńscy nie są dopuszczeni przed melijski lud. Nie są tak naprawdę tylko kilku wybitniejszych obywateli, przedstawiciele władz chcą pertraktować z ateńczykami. Widać, że władze wyspy Melos nie chcą dopuścić, aby lud, aby społeczeństwo wyspy Melos przysłuchało się argumentacji Ateńczyków. To jest bardzo charakterystyczne. Mamy tutaj do czynienia ze swoistą cenzurą, ze swoistą cenzurą. Jako żywo to przypomina. Czas po 24 lutego 2024 roku, kiedy wprowadzono bardzo silną cenzurę, kiedy ograniczano, czy właściwie zablokowano mnóstwo stron rosyjskich, czy większość stron rosyjskich, pozrywano łączność z ośrodkami kulturalnymi, ośrodkami eksperckimi, wprowadzono różnego rodzaju przepisy prawne, które każą za za no właśnie eksponowanie różnego rodzaju symboli i tak dalej i tak dalej, ta cenzura idzie bardzo daleko, poszła wręcz w pewien absurd, gdzie irracjonalne czy, czy irrealistyczne po prostu sytuacje były były. Podawane przez media jako prawdziwe, łącznie z, z, z obroną Wyspy Węży, czy z, czy z tym, że jakaś babcia na Ukrainie słoikiem strąciła drona. I absurdalne wręcz, wręcz historie były podnoszone do rangi prawdy, do rangi tego, co, 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 w, w co kazano wierzyć społeczeństwu. Natomiast argumenty strony przeciwnej, argumenty strony rosyjskiej, jeśli chodzi o ich ocenę, ich percepcje tego różnych racji i prawnych, i moralnych, i czysto realistycznych były wyciszane w mediach. Zresztą po, po ostatnim wywiadzie Takera Carlsona z Władimirem Putinem widać, jak mocno sięgają zapędy cenzorskie, jak mocno impregnowani na argumenty strony przeciwnej są przedstawiciele establishmentu w Polsce, czy tak, tak, tak zwanym kolektywnym zachodzie. Już w V wieku przed naszą erą było widać te zapędy cenzorskie, aby strony przeciwnej nie słuchać ewentualnie, żeby tym zajmowała się dosłownie garstka ludzi, y, ludzie wyselekcjonowani y, w tym zakresie, aby kontrolować aby kontrolować przekaz. To niezwykle ciekawe. Idąc dalej, szanowni państwo, czytając Księgę V, przechodząc właśnie do dialogu melijskiego, y, Zaczynając od rozdziału 89, Ateńczycy argumentują. I tutaj jest cytat. Pozwolę sobie, go, pozwolę, pozwolę sobie go przytoczyć: Nie będziemy tutaj wygłaszać długich i niewzbudzających wiary przemówień, ani opowiadać pięknie o tym, że panowanie słusznie nam się należy, gdyż pokonaliśmy Persów, albo o tym, że zaatakowaliśmy Was, ponieważ nas skrzywdziliście. I dalej. Nie myślcie, że przekonacie nas, twierdząc, że jako lacedemońscy koloni koloniści nie mogliście się przyłączyć do naszej wyprawy albo że nie wyrządziliście nam żadnej krzywdy. Lecz starajcie się osiągnąć to, co według naszego obopólnego przekonania istotnie leży w granicach możliwości. Przecież, jak wy, tak i my, wiemy doskonale, że sprawiedliwość, w ludzkich stosunkach jest tylko wtedy momentem rozstrzygającym, jeśli po obu stronach równe siły mogą ją zagwarantować. Jeśli zaś idzie o zakres możliwości, to silniejsi osiągają swe cele, a słabsi ustępują. Koniec cytatu w tym momencie i widzimy tutaj, jak w soczewce argumentację realistów. Ateńczycy nie. Przechodzą do argumentacji moralnej nie starają się wytłumaczyć w jakiś sposób tego ataku oblężenia wyspy Melos przez pryzmat aksjologii właśnie kwestii moralnych nie, nie przywołują żadnych historycznych kwestii jakiś krzywd zadawnionych i tak powołują się po prostu na argument siły na argument relacji relacji potencjałów Pokazują, że sprawiedliwość jest, występuje wtedy, kiedy istnieją dwie równe strony. Jeżeli istnieje strona silniejsza, strona słabsza, to trudno mówić tutaj o jakiejś, o jakiejś sprawiedliwości. No i spójrzmy, jak odpowiadają na to Meliczycy. Uważamy za rzecz korzystną, żebyście nie obalali zasady wspólnego dobra, lecz żeby każdy, jeśli się znajdzie w niebezpieczeństwie, mógł zawsze korzystać z pewnych naturalnych praw słuszności i żeby nawet w granicach surowej sprawiedliwości mógł jeszcze przez przekonanie strony przeciwnej odnieść jakąś korzyść. Koniec cytatu. No. Tutaj z kolei inna argumentacja, czyli odwołanie się do zasady, do idei wspólnego dobra. Na zasadzie takiej, powiedzielibyśmy, zbiorowe, zbiorowego poczucia bezpieczeństwa, zasady sprawiedliwości i tak dalej, i tak dalej. Co na to Ateńczycy? Ateńczycy spokojnie, nachłodno, nachłodno argumentują, że, cytuję, Nadzieja jest dla ludzi pociechą w niebezpieczeństwie. Tych, którzy mają dostateczne zasoby, nie przywodzi do zguby, choćby im nawet wyrządziła szkodę, jednakże tym, którzy cały swój byt rzucają na szale, nadzieja bowiem z natury swej jest rozrzutna, odsłania swą nicość dopiero wtedy, gdy upadną i kiedy spostrzegą, że nie ma już dla nich ratunku. Wy, którzy jesteście słabi, których los się waży, starajcie się więc tego uniknąć. Nie upodabniajcie się do ludzi, którzy, mimo że mogą się jeszcze uratować w sposób dla nich dostępny, to jednak znalazłszy się w ciężkim położeniu i nie mając już żadnej uzasadnionej nadziei, odwołują się do mętnych przeczuć, proroctw, wróżbiarstwa i do innych tego rodzaju zgubnych. Mamideł. Koniec tutaj cytatu. Widać, że Melijczycy starają się wierzyć w pewien los, w, pewien, w pewne szczęście, w pewne ideały, w pewną moralność w stosunkach międzynarodowych. Natomiast Ateńczycy twardo odpowiadają, że ta nadzieja ma sens, jeżeli ma się potencjał, ma się zasoby, jeżeli za... Danym podmiotem stoi konkretna siła. To wówczas taką nadzieję można pokładać. W innym, przykładu jest, w innym przypadku jest to nic innego jak przeczucie, wróżbiarstwo, wszelkiego rodzaju mamidła, jak to, jak to pięknie tutaj przetłumaczył Kazimierz Kumaniecki. Co jeszcze istotne, Ateńczycy odnoszą się do potencjalnej pomocy lacedemończyków, czyli Spartan, która miałaby rzekomo przyjść do wyspy Melos. Meliczycy w tym dialogu argumentują właśnie, że w razie czego tutaj Spartanie przyjdą im z pomocą. No i spójrzmy, jak na to odpowiadają, jak na to odpowiadają Ateńczycy. Jeśli idzie o wasze nadzieje na pomoc... Które, jak się spodziewacie, udzielą Wam lacedemończycy, kierując się poczuciem honoru, to z największym szacunkiem odnosimy się do Waszej prostoduszności, lecz nie zazdrościmy Wam łatwowierności. Lacedemończycy, bowiem, jeśli idzie o ich życie prywatne i o ich zwyczaje krajowe, są niezwykle uczciwymi ludźmi. Jeśli jednak idzie o ich stosunek do innych, to wiele by się dało na ten temat powiedzieć. Ujmując rzecz krótko, lacedemończycy ze wszystkich znanych nam państw najkonsekwentniej przestrzegają tej zasady, by rzeczy sobie miłe uważać za piękne, a korzystne za sprawiedliwe. A przecież taki ich pogląd nie zgadza się zupełnie z Waszą nieuzasadnioną nadzieją na ocalenie. Koniec cytatu. Ten, ten fragment dialogu melijskiego, jak, jak zresztą Państwo usłyszeli, bardzo dobitnie pokazuje, że kierowanie się poczuciem honoru, kierowanie się pewnego rodzaju złudnymi nadziejami na pomoc sojuszników, opieranie gwarancji bezpieczeństwa własnego narodu wyłącznie na gwarancjach bezpieczeństwa innego, Państwa innego mocarstwa jest złudne. Jest złudne, ponieważ jak tutaj Ateńczycy przywołują, spartanie przede wszystkim starają się kierować własnymi interesami. To, co dla nich, to co jest sprawiedliwe, to co jest dla nich korzystne. No nie, tutaj moglibyśmy spokojnie odnieść pewne elementy tego dialogu, chociażby do wypowiedzi Donalda Trumpa. Nawet jeszcze jako prezydenta w latach 2017-2021, chociażby jego argumentacja w stosunku do syryjskich Kurdów, których porzucił w 2019 roku, to, była, to było nic innego jak taki współczesny fragment dialogu melijskiego. Trump z właściwą sobie taką nonszalancją powiedział, że po prostu w interesie Stanów Zjednoczonych nie jest dalsze wspieranie już Kurdów i wystawił ich wojskom tureckim to było bardzo brutalne i bardzo prawdziwe, bardzo realistyczne w współczesnych stosunkach międzynarodowych odnosząc te kwestie do Ukrainy można było rzeczywiście zauważyć, że Ukraińcy argumentowali w negocjacjach z Rosjanami jeszcze w roku 2021 mnóstwo w tych negocjacjach podnosili mnóstwo racji moralnych, racji prawa międzynarodowego, wreszcie odnosili się do kwestii NATO, do kwestii ewentualnej pomocy Stanów Zjednoczonych czy państw w ogóle Sojuszu Północnoatlantyckiego. I co bardzo ciekawe, te nadzieje mieli cały czas, mimo tego, że wiosną 2022 roku podczas negocjacji pokojowych byli bardzo blisko zawarcia rozejmu z Rosjanami, to jednak wizyta Borisa Johnsona w Kijowie i jego przekonanie jego takie wsparcie werbalne wsparcie moralne. Przyczyniło się do tego, że Ukraińcy, no właśnie, kierowali się takim poczuciem honoru, poczuciem nadziei na to, że kolektywny Zachód w ich na tyle wspomoże, że będą w stanie wygrać wojnę, wojnę z Rosją. No cóż, tutaj Tukidydes wkłada w usta Ateńczyków to określenie, że to jest nieuzasadniona nadzieja na Ocalenie, nieuzasadniona nadzieja na, na ocalenie, w tym pięknym tłumaczeniu Kazimierza Kumanieckiego, jeszcze raz przy, przytoczę. Odno z największym szacunkiem odnosimy się do Waszej prostoduszności, lecz nie zazdrościmy Wam łatwowierności. Jakże to, jakże to aktualne, jakże to adekwatne do tego, co obserwujemy obecnie na Ukrainie. Pytanie, czy nie moglibyśmy właśnie tego kierowania się poczuciem honoru i tej prostoduszności i tej straszliwej łatwowierności odnieść do Elit w Warszawie, do establishmentu III Rzeczypospoli Rzeczypospolitej Polskiej, która rzeczywiście jest niezwykle łatwowierna i cała, to, cała ta bezwarunkowa pomoc dla Ukrainy, to kierowanie się poczuciem moralnej wyższości, poczuciem honoru, no jakże jako żywo przypomina, przypomina te sytuacje z V wieku przed naszą erą. Ale spójrzmy jak Ateńczycy, przepraszam, spójrzmy jak Melijczycy odpowiadają Delegacji ateńskiej. To jest cytat: Sądzimy, że dla nas chętnie narażą się na niebezpieczeństwa, uważając nas za pewniejszych od innych, ponieważ sąsiadujemy z Peloponezem, a z tym muszą się liczyć w działaniach wojennych. Również ze względu na nasze poglądy i pokrewieństwo szczepowe budzimy o u nich większe zaufanie niż inni. Koniec cytatu. No, mamy tutaj odwołanie się do pewnych, pe pewnego sojuszu, ale także do takich argumentów, wydawałoby się racjonalnych z uwagi na położenie geograficzne Wyspy Melos, z uwagi na ich uwarunkowania geograficzne. No, jest, miałoby być korzystne dla Sparty udzielenie im wsparcia. No, i też oczywiście Ukraińcy bardzo często powoływali się na to, że z uwagi na takie istotne, pivotalne, jakby to powiedział nieżyjący już profesor Zbigniew Brzeziński, położenie w interesie całego NATO będzie bezpośrednie wsparcie wojenne, bezpośrednie wsparcie militarne. No, jakże tutaj mocno Ukraińcy się przeliczyli w tym zakresie. A jak odpowiedzieli Ateńczycy na te, na te argumenty? To cytat. Przecież dla tych, którzy mają przyjść komuś z pomocą, nie jest gwarancją sympatia tych, którzy ich wzywają, ale siła, którą oni dysponują. A lacedemończycy większą na, te, na to uwagę zwracają niż wszyscy inni. Atakując sąsiadów, nie mają zaufania we własne siły i korzystają przy tym z pomocy licznych sprzymierzeńców. Z tego wynika, że ich lądowanie na wyspie. Nie jest prawdopodobne, gdyż panowanie na morzu jest w naszym ręku. Koniec cytatu. Oczywiście w tej sytuacji ze starożytności mieliśmy do czynienia z tym z potęgą morską, która oblegała, oblegała Melos, natomiast potencjalnym sojusznikiem Melijczyków była potęga lądowa. Przykładając te realia, przykładając ten przykład do współczesnych realiów, można byłoby to odwrócić, gdzie gdzie tym państwem, które stawia warunki, stawia ultimatum jest mocarstwo lądowe, zaś tym potencjalnym sprzymierzeńcem jest mocarstwo morskie. Wiadomo, że na lądzie w Eurazji, w tej części Europy no trudno, aby czy wojska, wojska lądowe Wielkiej Brytanii, czy wojska lądowe Stanów Zjednoczonych miały szerokie pole do popisu, w, prawda, biorąc pod uwagę chociażby stan sił brytyjskich, w związku z tym też tutaj można per analogiam, właśnie analogicznie pokazać, że, że czy Wielka Brytania, czy Stany Zjednoczone bardzo często korzystają z pomocy licznych sprzymierzeńców nazywanych współcześnie w publicystyce międzynarodowej junior partnerami. To jest bardzo charakterystyczne. Nawet jeżeli spojrzymy na to, co robił Boris Johnson, Rishi Sunak obecnie, co robiły Stany Zjednoczone, czy w kontekście inwazji na Afganistan, inwazji na Irak, bombardowania Jugosławii w 1999 roku, to widać, jak szeroko wykorzystywały swoich, swoich sprzymierzeńców. I jest jasne, że po miesiącu, dwóch, yy, Wojny na Ukrainie było jasne, że Ukraina nie ma takiej siły, nie dysponuje taką siłą, aby pokonać Rosję. W związku z tym, taka wielka powściągliwość przed jakimkolwiek przed jakimikolwiek próbami bezpośredniego angażowania sił zbrojnych państw członkowskich NATO na Ukrainie. Nie licząc jakichś oczywiście pojedynczych, pojedynczych przypadków związanych z obserwacją działań wojennych i tak dalej, i tak dalej. I tutaj. Po raz kolejny widzimy, widzimy właśnie te, te mechanizmy, które, które po dziś dzień tak naprawdę są bardzo aktualne. Jeszcze jeden cytat, szanowni państwo, z delegacji ateńskiej. Ateńczycy mówią: Mając więc wolny wybór między wojną a bezpieczeństwem, nie wybierajcie zła pod wpływem fałszywej ambicji. Najlepiej może postępują ci, którzy równym sobie nie ustępują, dla silniejszych zachowują szacunek, wobec słabszych umiar. Zastanówcie się nad tym po naszym odejściu i pamiętajcie, że podejmujecie decyzję w sprawie ojczyzny, którą macie tylko jedną i której los zależeć będzie od tej jednej decyzji dobrej lub złej. Koniec cytatu. Widać, że wybór między wojną a bezpieczeństwem został podjęty przez Melijczyków pod wpływem, jak to określili Ateńczycy, fałszywej ambicji, fałszywych przesłanek, przeliczenia się, jeśli chodzi o liczenie na przyszłą, na przyszłą pomoc. Tutaj zresztą Ateńczycy dodają bardzo, bardzo interesujący. Interesujący fragment, cytat. Na podstawie waszych decyzji, wydaje nam się, że jesteście jedynymi ludźmi na świecie, którzy bardziej liczą na przyszłość niż na teraźniejszość, którzy kierując się własnymi życzeniami, patrzą na rzeczy niepewne, jakby na pewną rzeczywistość. Im bardziej liczycie na lacedemończyków szczęście i nadzieję, tym większego doznacie. Rozczarowania. No, szanowni państwo, widać, że te nadzieje okazały się bardzo płonne, tak jak już powiedziałem, i to, jak skończyła wyspa Melos, też jest pewnego rodzaju morałem z całej tej historii. Możemy tutaj zacytować już ostatni rozdział, fragment rozdziału 116. Gdzie w wyniku oblężenia, w wyniku szeregu wypadków zdrady, która nastąpiła na wyspie Melo. Zresztą widzieliśmy liczne przypady, przykłady zdrady czy zdrad w aparacie bezpieczeństwa Ukrainy. Te wszystkie, wszystkie, które Władimir Załęski zrobił w służbie bezpieczeństwa Ukrainy, pokazywały też ten liczny sprzeciw samego aparatu państwowego wobec właśnie takiego oporu i wobec tej polityki, którą obecna administracja prowadzi. No i tutaj, Tukidydes pisze, cytuje, że w końcu melicycy poddali się ateńczykom, pozostawiając im decyzję o swoim losie. Ci zaś wszystkich mężczyzn, którzy im wpadli w ręce, wymordowali, dzieci i kobiety sprzedali w niewolę, miasto zaś sami skolonizowali, posławszy później 500 osadników. Koniec cytatu. Taki był smutny los wyspy Melos, taki był smutny los tego, co byśmy nazywali myśleniem idealistycznym, myśleniem romantycznym, wiarą w przyszłość bez jakichkolwiek przesłanek poza ślepą wiarą, bez żadnych konkretów. Myślę, że Dialog melijski, podobnie jak i cała, całe to dzieło z tarożytnego historyka greckiego Tukidydesa, Wojna Peloponeska, powinno być absolutnie lekturą obowiązkową dla decydentów nie tylko na Ukrainie, nie tylko w Warszawie, ale w ogóle na całym, na całym świecie. Jest to doskonały wykład. Takich powiedziałbym podstaw realizmu politycznego. Warto, abyśmy także w Polsce o tym pamiętamy, ponieważ ilekroć słucham wypowiedzi, Członków establishmentu III Rzeczpospolitej na temat Ukrainy, na temat konieczności pomagania, na temat konieczności konfrontacji z Rosją. Ilekroć słyszałem w roku 2022, czy nawet jeszcze w pierwszej połowie 2023 roku, że Polska powinna wysłać wojsko polskie na Ukrainę, no to jako żywo przypomina mi się właśnie dialog melijski i ta cała argumentacja moralna melijczyków, którzy nie patrząc na, na swoje bezpieczeństwo, na swój, na, na na kondycję, na, na życie, na substancję narodową, położyli wszystko na jednej szali, tracąc, tracąc wszystko. Zachęcam Państwa do lektury y, wojny peloponeskiej Tukidydesa, do lektury Dialogu Maliskiego. Dziękuję za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia księgarni geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób Przystępny, pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.